Lata temu na Game Boya Advance wyszło The Sims Busting Out, gdzie obejmowaliśmy kontrolę nad jedną postacią, dodatkowo mieliśmy masę minigier, a przy tym wszystkim jeszcze zadania i warstwę fabularną. Ogrywałem to jak szalony, mimo że nie zwracałem uwagi na cokolwiek, o czym mówiły postacie. Oczywiście, że zdarzało mi się dorabiać do The Sims tych podstawowych fabułę. Raz w formie eksperymentów, raz w formie praktycznie serialowej, gdzie śledziłem losy stworzonych postaci. Ale jak mogłoby to wyglądać, gdyby ta seria miała swoją oficjalną, kanoniczną fabułę? I nie mówię tutaj o Sims średniowiecze, bo jak się okazuje, ta seria miała masę spin-offów, które jak się okazuje miały dużo fabuły, a skręcała ona w bardzo dziwne rejony. Już The Sims 1 doczekało się portu na PlayStation 2. Być może to kwestia mojej pamięci, ale ta wersja wygląda znacznie lepiej niż ta z PC. Dla nas istotniejszy jest jednak właśnie tryb dodatkowy, bo poza free play mamy również Get a Life z zadaniami i fabułą. I to fabułą, która zaczyna się od pięknego domu, pojawiającej się znikąd ukochanej i oczywiście to wszystko to był sen, bo stworzony przez nas Sim mieszka z matką, przysnęło mu się na kanapie, a wszystko dookoła się psuje. Mając ledwie 200 simoleonów na koncie, naszymi zadaniami są znalezienie pracy, ale także posprzątanie w mieszkaniu, i w sumie to remont tego mieszkania, bo tak się składa, że podszedłem bez umiejętności gotowania do kuchenki i pół domu się spaliło. Przeprowadzka, nowi współlokatorzy, którzy uwielbiają imprezowanie i nie mają w zwyczaju sprzątać po sobie. Potem poszukiwania partnera bądź partnerki życiowej, ślub, dzieci i pomnażanie fortuny poprzez wykonywanie kolejnych zadań. Można by powiedzieć, że to taka typowa simowa fabułka. Pewnie. Ale był to odważny krok, który, jak widać, na każdym kroku spotyka się z dobrym odbiorem, a ludzie nazywają te wersje nawet Simsami 1.5. Kompletnie się nie dziwię. Dostajemy nawet ending, gdzie helikopterem, oczywiście pilotowanym przez małpę, bo przez kogo by innego, trafiamy na wymarzony jacht i odpływamy w stronę zachodzącego słońca. Mało satysfakcjonujące? No to lećmy dalej. Ten sam schemat rozgrywki powtarzało The Sims Busting Out. Znów mieszkanie z matką, znów pnięcie się na szczyt wybranej kariery, realizując kolejne cele i dbając o potrzeby, choć tym razem z możliwością podróżowania w cudownej animacji. Jednak to dopiero spin-off, co jest dość zabawne, bo Simsy już są spin-offem SimCity. Nieważne, The Urbs zrobił jeszcze większy krok naprzód, zatrudniając The Black Eyed Peas. Drastyczna zmiana stylu, klimat dziwaczności rodem z MTV z tamtych czasów i pełno misji przeplatanych minigrami. A wszystko to przez to, że nie wpuszczono nas do klubu, bo nie byliśmy wystarczająco popularni. I to właśnie staje się naszym głównym zadaniem. Kolekcjonowanie szacunku poprzez interakcje, odblokowywanie kolejnych lokacji, strojów i ruchów. Kiedyś wydawało mi się to po prostu doskonałym miksem. Z jednej strony szukamy przywódców tych dzielnic, musimy im zaimponować, rozwijamy się i wszystko to w akompaniamencie miłych przeszkadzaczy typu quick time eventy z ekwipunkiem. Do czego w tym wszystkim zmierzam? Otóż już na początku lat 2000 imponowały mi te RPG-owe mechaniki zaimplementowane do spin-offów The Sims. Wprowadzały nie tylko powiew świeżości, ale i dawały takie uczucie, że w sumie to coś osiągnęliśmy. Ale paradoksalnie nic nie zrobiło tego lepiej niż The Sims 2 na PSP. Urocze intro, nikt nie robi salta z rąk Will.i.ama, do tego nie wskakujemy do jacuzzi z hot dziewczyną albo facetem,
tylko wjeżdżamy sobie do miasta i gubimy nasz plumbob. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest ten kryształek nad głową. W drodze do miasteczka bowiem siada nam samochód i zmuszeni jesteśmy szukać pomocy na stacji benzynowej. Mechanik mianuje się artystą i nie chce kasy, a szacunku poprzez rozmowę. Adekwatnie, jak przypomnimy sobie, do jakiego miasta właśnie wjechaliśmy, ale o tym zaraz. Potem z warsztatu na stację, a tam nie kto inny jak Bella Ćwir, która natychmiastowo daje znać, że pasuje jej zniknąć, bo porwali ją kosmici. No przecież, że tak. Nie wiem, jakimś cudem po prostu ominąłem tę odsłonę podczas robienia śledztwa. Dodatkowo właścicielka tej stacji robi nam dosłownie test z Brawo, żeby sprawdzić naszą osobowość i znak zodiaku. Policjant chętnie pomaga nam dojechać do Strangerville za donaty, zaraz po tym, jak Bella Ćwir sprzedaje nam za bezcen swoją rezydencję w pakiecie z pokojówką Emily. Dziwne? Oj, to dopiero początek, moi drodzy. Dbamy o potrzeby jak w pierwowzorze. Mamy minigrę w zgadywanie lub dopasowywanie tematów rozmów, czy nawet flirtu, a nawet meblujemy jak w głównych odsłonach. Ale nie byłoby to Strange Town, name drop, gdyby nie zrobiło się super dziwnie. Właścicielka stacji Mambo Loa będzie nam płaciła za wyciągnięte i znalezione sekrety. Dosłownie sekrety od ludzi i ich tajemnice. Dokładnie to samo będzie robił dr Dominic Newlow, który z automatu mówi: hej, daję ci pracę. Jest nią zbieranie sekretów mieszkańców miasta. Emily, pokojówka bardzo nie chce nam zdradzić, że współlokatorami są duchy. A mechanicznie? Punkty poczytalności, tak, dokładnie jak w Zewie Cthulhu, pozwalają nam kupować perki w znajomych umiejętnościach. Sekrety znajdujemy też rozsiane po mapie i możemy nimi handlować. Questy będą wymagały poziomów danych umiejętności jak w rasowych RPGach. Ekwipunek i gromadzenie kasy, no szalenie imponujące. I zapewne na tym etapie powiedziałbym, że jest super i tyle. Ale nie zdradziłem nic z szalonej fabuły. No to wyobraźcie sobie, że całe miasteczko wybudowano na cmentarzu i przyciąga ono dziwy największe. Dostajemy questa, w którym trzeba odnaleźć zaginioną osobę? Zdradzę, że porwana została przez naukowca do eksperymentów. Brzmi jakoś dziwnie znajomo. No to weźmy taką sąsiadkę Hazel. Szuka ona już czwartego męża i tak się składa, że jej nowy partner wynajmuje nas, żebyśmy posprzątali im dom za kasę. I w odpływie umywalki znajdujemy obrączkę, a z kolei w lodówce kartkę z napisem: moja żona próbuje mnie zagłodzić na śmierć. Potem ją jeszcze zastraszamy, żeby się przyznała do tych morderstw. By pozbyć się duchów, musimy znaleźć ciało biedaczka i go pochować, i zapomniałbym. Żona sąsiada jest robotem zakładającym, że wszystkie żony to roboty. Meta. I cała ta gra jest tak naprawdę bardzo, ale to bardzo meta, przełamując dość swobodnie czwartą ścianę i robiąc z niej szejka. A muszę przypomnieć, że jest to po prostu The Sims 2, a nie Sims Strange Town, albo Strangeville, albo cokolwiek, co mogłoby sugerować, że będziemy skręcali w rejony czarnej komedii. I to sympatycznej. Mieszkańcy czują się kontrolowani przez jakąś większą od nich siłę. Nie jest to widmo Lovecraftowych Przedwiecznych, a zaznaczenie, że gracze powoli wpływają na Simów. Najbardziej zwierzyło mnie chyba, gdy jeden z przechodniów wspomniał, że czuje się jakby o sobie nie decydował i ma wrażenie, że ktoś mu zawsze w życiu zabiera drabinkę. Tranksilo, Karizamai, Pamaya Ursi, Rodaya, Felicinka Ropa. Za mało dziwne? No to co powiecie na minigrę na cmentarzu, gdzie napieprzamy łopatą wychodzące spod ziemi zombiaki? Mało? Doktor skupujący od nas sekrety planuje przejąć kontrolę nad wszystkimi i chyba najlepsze. W pewnym momencie trafiamy do dzielnicy Dead Tree, totalnie nie Deadwood, bo to przecież drzewo, gdzie panuje zamglenie wygodne dla mocy konsolki. Wszystko przez jakość grafiki staje się retro. No dla mnie to jest Silent Hill jak się patrzy. Inaczej nie umiem. Jeśli dodamy do tego wampiry i to, że zamieniamy się w jednego jednocześnie laserem, zmieniając innych w Pekinczyki. Co jest?
Co? Nastucha, kiedyna orkiesz. A, no i w naszym simowym westernowym Silent Hill istnieje krowi kult. I oczywiście, że bierzemy udział w ich rytuale przywołania wielkiej krowy. Demona o nazwie Belzebif. To po polsku jakby to było? Mięsko Feles? Belzebekon? Ma ktoś lepsze propozycje? Dorzucę jeszcze wykopywanie zwłok, kosmitów w bazie wojskowej i ukryte dziecko ufolutka i ziemianina oraz to, że Plumbob sprawiał, że simowie są podatni na kontrolę, a my zgubiliśmy swój, co zmusza nas do walki z głównym antagonistą, który to z kolei zaczyna zauważać, że ktoś napisał mu wszystkie teksty, a gracz jest bohaterem jakiejś gry. I dosłownie, mamy boss fight z quick time eventami, gdzie teleportujemy krowiego demona, reprogramujemy głowę żony robota, co? I to jeszcze jest zasilana rozbitym samochodem i mamy na koniec mentalny pojedynek. Planowałem spędzić kilka godzin z tą grą, finalnie spędziłem 5 godzin z The Sims 2 na PSP, a dostałem, nie wiem, dziwny spin-off rodziny Adamsów, tylko tutaj całe miasto było dziwne, przygody były jeszcze bardziej pokręcone i ostatecznie świetnie się bawiłem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kompletnie się nie spodziewałem i chętnie sięgnę kiedyś po wersję na Game Boy Advance, bo tam Strange Town jest, uwaga, programem telewizyjnym, który nagrywamy. Nie ma ktoś przy okazji Game Boya po taniości sprzedać? Że takiego SP to bym sobie przytulił. Dodam jeszcze, że wersja na DS-a polegała na zarządzaniu hotelem w Strange Town. No, złoto przecież. Tira Marista! Niech mi ktoś powie, że dwójka nie była najlepsza. I muszę przyznać, że samo robienie researchu, poszukiwania tych dziwnych odsłon serii The Sims sprawiły, że w mojej głowie pojawiło się całkiem sporo pomysłów na nowe eksperymenty czy nowe wyzwania. Przypomniało mi jednak przede wszystkim to, że choć symulatorowie wspaniale nadają się na bohaterów historii emergentnych, to nadanie im celu, dziwacznych fabuł mających wierny atmosferze pierwowzoru klimat, a do tego minigry, daje niesamowicie dużo radochy. Nie ukrywam, że teraz bardzo chętnie wróciłbym do pozostałych spin-offów, takich jak The Sims Historie, czy moje ukochane średniowiecze z dodatkiem Piraci i Bogaci. Może ktoś byłby chętny na jakiś eksperyment na jakimś dworze? Dorzucę jeszcze jako ciekawostkę to, że The Sims Historie powstały z myślą o posiadaczach laptopów. To znaczy, poza warstwą fabularną, miały też tryb freeplay, ale wychodził on ostatecznie jako bardzo okrojona wersja The Sims 2. No właśnie, żeby laptopy udźwignęły. Nie aż tak ciekawe, jeśli mam być szczery, choć Castaway było ciekawym eksperymentem i widziałbym simową wersję takiej wyspy totalnej porażki. O, to też sobie dopiszę do listy pomysłów. Piszcie w komentarzach, dawajcie znać, czy zdarzyło wam się kiedykolwiek zagrać w jedną z omawianych dzisiaj odsłon. Jeżeli znacie inne albo macie jakieś wspomnienia, komentarze są wasze. Ja jak zwykle dziękuję i widzimy się być może w jakimś eksperymencie.